cóż, Polacy, odchodzą świat inny, czyli umierają stare, wybitne, znakomite, PRL-owskie aktory. Aktory czasów Związku Radzieckiego. Polskie wybitności. I niestety oni odchodzą bez pokajania. Oni nie pokajali się za to, co upiększali, romantyzowali, ulepszali reżim Związku Radzieckiego. Czy to w Polsce, czy to na Rosji, czy to w Ukrainie, byli gdzie ten Związek Radziecki, reżim sowiecki, komunistyczny nie znajdował się, on dzięki wybitności, dzięki talentu tych aktorów, jak polskich, radzieckich, ukraińskich, radzieckich, no rosyjskich to wiadomo, radzieckich, oni przyczynili się, te aktory, k utrwaleniu ZSRR, k utrwaleniu komunizmu, reżimu przestępczemu w głowach, w duszach, w sercach milionów Polaków i Ukraińców, i Rosjan, i nawet w Wenezuelach, i wszędzie, bo ludzie patrzyli, że patrzyli na Polskę na przykład, ludzie na przykład z Afryki, i wiedzieli, że jak komunizm, zbrodniczy reżim komunistyczny, jak on, jak ten reżim lubią, kochają, uwielbiają, naśladują i jak jego aplodują i tych ludzi lubią, jak lubią ten reżim komunistyczny Polacy, lubią ten reżim. A czy to było prawda, że wszyscy Polacy tak kochali, lubili ten reżim komunistyczny? No nie, właśnie, bo w tych czasach, kiedy te aktory wybitne utrwalali i no, reklamowali, robili the super huge big advertising for this terrorist regime of Moscow. W te czasy jeszcze żołnierze wyklęte, żołnierze walki podziemnej i w Ukrainie, i w Polsce, i w innych też krajach walczyli, oddawając swoje życie za wolę, za swobodę i resztę, etc. I kopalnia wujek, i Solidarność, Istocznik Gdański, i Lublin, to udowadniał całej Polsce, że trzeba walczyć, że jak wy nie walczycie, to was zjadają. Cały ten reżim pożera ten reżim razem z flakami, razem z sumieniem, razem z polskością, razem ze wszystkim tym, co jest duchowieństwem, z duszą, no, z nacją powiązaną, z narodem polskim, z tradycjami polskimi i nie tylko polskimi. To wszystko było zdeptane, zmierzone i wyczerpane przez kochanie reżimu radzieckiego, który utrwalali i który zakochywali w siebie ten reżim, te ci nasze, tak powiedzmy, wybitne aktory przez swoją utalentowaną działalność. Oni przyczynili się do utrwalenia reżimu radzieckiego, komunistycznego, kremlowskiego. Co my widzimy i dzisiaj, i do dziś, o kłamcach w Europie, tam gdzie był ten reżim, Niemcy,
тускевцы, польцы, тусковцы, кланцы, здрайцы, крадзяжнікі і афежысты. Там ўсё то, што пазасталася з таго рэжыму радзецкіго, ктуры утрвалялі польскі акторы і ктуры не пакаяліся, не аджэгналіся, не паведзілі, што так, мы былі файныя акторы, нас любілі, але нестэта разам з тым, што нас любілі, то любілі і кахалі Кремль, в дупе целовали, комух. Збродняжі в дупе целовали і кохали збродняжі. Дінки нашій дьявольності рекламовій. Дінки нашому таленту. І вони не покаялися, не отжигналися. І отходзом не покаяни. Круце мовіонс, гдиви чи акторжі, актори вибітні, перельовські, которые утрваляли своим талантом коммунистичный режим сбродничий, покаялись и прощили у поляков, у нормальных поляков, не тех поляков, которые в дупе и надаль целуем тен режим тих ошустов, комух, афежистов, а нормальных поляков, то они бы с достоинством, з годнощу отшедли би на небо в вічність. А так, нестете, вони просто позостануться таленти, уталентованими, але перельовськими, комуховськими акторами. Нех навіть і добрих фільмів. Ганс Клос теж любив оглянувач. Але такі-то справи.